Niedaleko terenów tych można napotkać pewną dziwną, tajemniczą, dziwne, tajemnicze, puste miasteczko. To jest Dead Cutting. Nie jest tylko jedna osoba, która tutaj mieszka. Jest to właśnie ten Hip. Kiedyś tu był bar, teraz jest tu praktycznie pustka. Możemy z nim oczywiście porozmawiać. Co? Kim jesteś? Po co tu przyjść? Uciekaj, idź sobie. Co ty tu robisz? Nieważne, uciekaj. Czemu? Bo ja tak mówię, uciekaj. Co ty tu robisz? No, nieważne, uciekaj. Tak możemy ciągle z nim gadać. Dobra, i on sobie idzie jednak. Nawet zagadaliśmy tego, żeby sobie też stąd poszedł. Obstawiam, że to jest miejsce opuszczone, gdyż tutaj są częste najazdy kanibali. Ale to jest dosyć dziwne, bo dużo jest tutaj wolnych rzeczy i tak dalej. Prawdopodobnie po prostu pozostałości przez ludy kanibalistyczne wygnały tych ludzi, zmuszając do opuszczenia swoich domostw, by żyć blisko morza i tam uchronić się w razie ich ataków. No, widocznie został jeszcze jeden, który pilnuje, żeby każdy stąd uciekł. A my ruszamy dalej, by zbadać kolejne części tej kanibalistycznego państwa. Podczas naszej podróży natknęliśmy się na jeszcze jeden budynek, należący do Flotsam Ninja. To też jedna z frakcji, która żyje tutaj. Jeśli chodzi o powstanie Flotsam Ninjas, frakcji, jest to dosyć mało skomplikowana sprawa, gdyż to są zbiedzy z Holy Nation. Najczęściej kobiety, które uciekły z rządów Holy Nation, Świętej Nacji, by samemu żyć według swoich, jak to powiedzieć, praw. Więc założyły swoją siedzibę, która zbiera tutaj jakiekolwiek rzeczy, które są przydatne i zajmują się, no, jak to ninja, jakimś kadziejstwem i tak dalej. Jednakże i one też czczą okręta, choć w swój inny sposób, przerabiając religię pod swoje potrzeby. Możemy też porozmawiać z jednym z tych tutejszych przywódców, którym jest Mani. No to cię przeprowadza wędrowcze. Co to za miejsce? Tacy kanibali, moja praca jest, by pomalowani nie najechali tego obozowiska i zostawili nietknięte. Rozmnażają się jak raptory bagienne. Więc jak w razie czego to jest kolejne miejsce, gdzie możemy zahaczyć, by sobie odpocząć. A my ruszamy dalej, ale w oddali tutaj coś majaczy, jakaś budowla, którą chętnie chcę wam ją pokazać.